Dobry Państwu, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym e, pokazać przedmioty, które są powszechnego użytku. Każdy w domu ma jakąś klamkę. E, wszystkie drzwi, które są wyposażone w zamek, posiadają klamki. I klamki, oczywiście, mogą być plastikowe, mogą być e, z porcelany, mogą być żelazne, kute, żeliwne. A ja bym się chciał tutaj. E, jakby to powiedzieć, skupić na klamkach mosiężnych, które rzadziej się zdarzają od pozostałych klamek i bardzo często są figuralne, czyli mają jakąś treść która ma być przenoszona właśnie dla człowieka używającego danej klamki. No więc jeżeli weźmiemy taką tradycyjną klamkę, tu mamy taką mosiężną klamkę. Widać, że ona jest tutaj bardzo wyrobiona, ona się zużyła. Mosiądz ma to do siebie, że w tych miejscach, gdzie go chwytamy, gdzie go, jakby to powiedzieć, trzemy, to jest taki ładny, jasny, ale w tych miejscach, gdzie nie dotykamy, robi się taki ciemny patynuje i bardzo ładnie to wygląda jest to taka w zasadzie standardowa mosiężna klamka. Oczywiście te klamki są różnie zaprojektowane, różnie się tutaj prezentują. Zawsze ta część z góry jest bardziej wytarta, mosiądz się zużywa i są to ładne bardzo klameczki. Tu oczywiście też taka tradycyjna klameczka do zamka, ponieważ w starych zamkach bywało tak, że Klamka wewnętrzna była elementem stałym zamka, a jedynie klamka zewnętrzna była wkładana, i często właśnie te klamki występują pojedynczo. Ale, no, tu na przykład pokażemy ładną taką parę, delikatne klameczki, jakieś takie pokojowe, nieduże, ale proszę zwrócić uwagę, że ten mosiąc się wspaniale prezentuje i przez to, że był przez wiele lat używany, to się tak ładnie wypracował. No, zdarzyło mi się, Parę dobrych lat temu kupić piękną mosiężną klamkę, którą ktoś uszkodził. Proszę tak spojrzeć na tą klamkę w ten sposób, że nie ma tego elementu tutaj, czyli widać, że jest elegancka klamka, pięknie wycyzelowana, piękny odlew, ale tu musiał być jakiś element ozdobny który ktoś do czegoś potrzebował i bardzo tak brutalnie piłą zostało to obcięta, ponieważ mnie sama, ten, sam ten element chwytowy klamki bardzo się podobał. Wszedłem w posiadanie tej y, klamki i no nie ukrywam, że z jakichś tam moich drobiazgów wynalazłem taką główkę. Ko Anioła, bo tu są jeszcze, jest jedno skrzydło i tak w zasadzie na klej przykleiłem, żeby mnie to nie denerwowało, że jest tutaj coś uszkodzone, ale nigdy nie wiedziałem, co tam w zasadzie na tej klamce było. No, ale moje przeczucia i moje tutaj wyobrażenie było chyba bardzo dobre, ponieważ proszę zobaczyć, udało mi się nabyć klamkę, jakby to powiedzieć drugą od pary, która, która po prostu jest w całości. No, i tak jak tutaj mieliśmy piękną y, głowę kobiety założoną przeze mnie, to w oryginale też jest tutaj y, kobieta. No, jest oczywiście nośnikiem bardzo wielu y, treści, ale jest wspaniale zrobiona, jaki wyrób z mosiądzu. I teraz proszę zobaczyć, że jednak ta, ta, ta to moje wyobrażenie, jak to się mówi, nie, 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 nie bardzo odbiegło od, y, od oryginału, i też w zasadzie wiemy, jak ta klamka w oryginale wygląda. Oczywiście to kompletu nie może stanowić, ponieważ ten czpień jest tutaj dużo grubszy, ale nie ukrywajmy, że tego typu klamki zdarzają się niezmiernie rzadko. W kamienicach na terenie leszna zdarzają się klamki w kształcie lwa, w kształcie dłoni trzymającej jakiś element. Jest dużo żeliwnych ozdobnych klamek, ale tych jest bardzo dużo, a mosiężnych jest mało. Też mam w swoim zbiorze taką klameczkę w kształcie takiego dziwnego stwora. Proszę zobaczyć, tu takie szpony trzymają jakąś piłkę, tu głowa jakiegoś dziwacznego zwierzęcia i tu jego ogon tak zawinięty. Są to takie zoomorficzne, e, e, powiedzmy, tutaj ozdoby. Jest to wspaniała piękna klamka i bardzo ładnie się prezentuje i były one w różnych wariantach. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że tu jest druga e, bardzo podobna, mogłyby stanowić Komplet jako do jednego tego, ale jest to, jakby to powiedzieć, inne rozwiązanie. Tego samego wizerunku. No tutaj są bogatsze skrzydła tego, tego zwierzaka, ale jest to naprawdę wspaniały kawałek mosiądzu i bardzo przyjemnie jest takie rzeczy posiadać, ponieważ no, no, klamka, jakby to powiedzieć, jest pierwszym elementem, który, 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 który poznajemy, jak wchodzimy do kogoś do domu. Czyli jak ja widzę u kogoś w domu taką elegancką klamkę, to ja wiem, że to musi być gość. No i na koniec chciałbym tutaj pokazać klamkę, która chyba się wszystkim będzie podobać. Proszę zwrócić uwagę, jaka piękna klamka w kształcie tutaj no, pędzącego rumaka. Oczywiście no, najważniejsza jest ta głowa, ten układ przednich nóg. No, w zasadzie chyba fizycznie w takiej pozycji koń nie występuje, bo zawsze jedną nogę ma bardziej do przodu. No, ale trzeba przyznać, że jako klamka jest to wspaniałe i, i, i powiedzmy, no, jest, to, jest to bardzo elegancko tutaj zrobione. Jeszcze raz, może do kamery uda się zrobić takie zbliżenie, żeby zobaczyć wszystkie elementy. Szczegółowe tej figurki, bo tak trzeba to określić, bo to już jest figurka, to, to jak widzę dzisiejsze brązy yy, sprowadzane z Chin, czy jakieś robione metodą chałupniczą, to jak sobie pomyślę, ile kiedyś trudu włożono, żeby otrzymać tego typu powierzchnię, żeby tak to wycyzelować, tak to pięknie wypolerować, to naprawdę cieszę się, że zajmuje się starymi przedmiotami, a nie tymi współczesnymi yy, podróbkami. Także proszę. Zwracać uwagę, wchodząc do kogoś, jaką, jaką kto ma klamkę, bo to dużo mówi o właścicielu domu. A w ogóle to życzę Państwu, żebyście mieli przyjemność położyć rękę na tego typu ładnej klamce, ponieważ to też obcowanie z ładnymi przedmiotami powoduje, że ludzie się lepiej czują. Dziękuję uprzejmie.